Dzisiejsza nasza pogadanka będzie się opierała o to, że zrobimy Wam bardzo szybki i szkicowy zapis tego, czym jest formalnie kompozycja. Kompozycja otwarta charakteryzuje się tym, że wszelkie jej elementy mają tendencję do wyskakiwania poza kadr. Wystarczy, że tylko jedna część tej kompozycji będzie miała taką tendencję, to już możemy tę kompozycję opatrzyć mianem kompozycji otwartej. I też ta kompozycja może mieć wiele odsłon. Możemy też o niej powiedzieć, że jest asymetryczna. Możemy też o niej powiedzieć, że jest nieprzedstawiająca, czyli abstrakcyjna. Ta kompozycja nie miała tendencji do grupowania się, czyli ona się tak rozstrzela po całej przestrzeni. Mamy tutaj elementy, które są troszkę większe i mamy elementy, które są dopełniające troszkę mniejsze. I tak będziemy Wam pokazywać każdą kolejną kompozycję po to, żeby pokazać, że tak w zasadzie kieruje się nasze myślenie w formule budowania pełnej kompozycji. Teraz zrobiliśmy przykład kompozycji zamkniętej. Jeśli chodzi o tę kompozycję, mamy do czynienia z zamkniętym układem elementów. Żaden z nich nie ma tendencji wychodzenia poza kadr. W zasadzie, jeśli chodzi o tę kompozycję, to też często jest tak, że ona jest kompozycją dośrodkową albo ma elementy, które mają tendencję do środka. Kochani, przykład kompozycji statycznej, której istotą jest to, że mamy przewagę pionów i poziomów. Elementy są w układzie raczej statycznym, to znaczy nie są ułożone chaotycznie, są bardzo ustabilizowane horyzontalnie i wertykalnie. Dodatkowo mamy elementy 3D, ale one są też jakby bardzo stabilne, jeśli chodzi o konstrukcję. Charakteryzuje się tym, że jest taka wewnętrznie uładzona i taka spokojna. Teraz mamy do czynienia z kompozycją dynamiczną. Co za tym stoi? W samej nazwie mamy określenie, czym się ta kompozycja powinna charakteryzować. Kompozycja ta musi być mocno dynamiczna, czyli mamy przewagę skosów. Skosy powodują, że mamy w kompozycji charakter ruchu. Mamy elementy, które się przecinają albo płyną razem z głównym nurtem, ale jakby podkreślamy ten główny nurt. Ta kompozycja jest mało symetryczna i ma mieć charakter jakiegoś takiego wrażenia ruchu, głębi, bliżej dali i elementy, które są uciekające w przestrzeń i rozsadzają ramę obrazu. Dobrze, teraz mamy do czynienia z kompozycją geometryczną. Tą kompozycję charakteryzuje fakt, że elementy tworzą na płaszczyźnie takie jakby układy, które są geometryczne względem siebie. Te elementy, które geometryzują, mają charakter równoległy, prostopadły. One będą chciały się jakby zawsze ubryłowić, czyli ugeometryzować. Idą według osi X i Y. Poprzyklejałam tych flamastrów 1500-1900, żebyście zobaczyli w mojej interpretacji kompozycję rytmiczną. Generalnie, jeśli chodzi o kompozycję rytmiczną, to jest bardzo fajne zagadnienie. Ja bardzo lubię stosować tą kompozycję na naszych martwych naturach. Polega to na tym, że mamy bardzo dużo elementów, czy mało elementów, ale generalnie ta kompozycja charakteryzuje się tym, że te elementy występują w jakimś rytmie. Mogą występować jako elementy powtarzające się i zarówno jakby w formule, czyli w swoim charakterze, jak i w kolorze. Kolor, barwa, element wielkości będzie tą składową, która się na naszych martwych będzie musiała odnaleźć. I często jest tak, że zastanawiacie się, dlaczego ja robię tak. Ja robię background, jakieś tło, czasami uproszczone, czasami mniej uproszczone.
Na to nakładam elementy, które są narastające, to znaczy na początku idą elementy główne, a później idą elementy dopełniające. To jest zagadnienie, które jest tożsame z muzyką i dokładnie tak to rozumiem. Gdybyśmy mieli sobie opowiedzieć ten obrazek, który stworzyliśmy z Adamem, to posłuchajcie, jak ja śpiewam. La, 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 la. Jakbyśmy mieli nagle coś takiego. La. Inny dźwięk. Teraz mamy przykład kompozycji rzędowej. Ta kompozycja charakteryzuje się tym, że elementy układają się wyraźne albo mniej wyraźne rzędy. Elementy drobniejsze albo elementy, które jakby uciekają w przestrzeni, umieszczone są wyżej. Elementy, które narastająco powiększają swój zakres, czy w formule szerokości, czy w formule jakby intensywności barwy, umieszczone są niżej, co powoduje jeszcze zwiększenie perspektywy obrazu. Czyli mamy wrażenie, tak jakbyśmy po horyzont coś nam narastało albo uciekało z horyzontem. Słuchajcie, mamy teraz kompozycję basową. Celowo zrobiłam ją w formule wertykalnej, nie horyzontalnej. Jakbyśmy mogli sobie wyobrazić i znów mamy takie jakby pasy, które są różnej szerokości i dodatkowo na to nałożyłam linie elementów, które są drobniejsze i przecinają, one nawet wchodzą sobie na te pasy, które są jakby z tyłu. Moglibyśmy sobie wyobrazić, użyjmy czarymery wyobraźni, że mamy las i mamy drzewa, które się układają w taki sposób, te, które będą z tyłu, będą na przykład mniejsze, a te, które zobaczymy z przodu, będą delikatnie większe, albo te starsze mają grubsze, są grubsze w objętości i z przodu wyrastają młodsze. I to jest taki efekt, że mamy elementy, które są jakby w głębi i elementy, które przychodzą do nas. Mamy efekt narastania. Kochani, fajna kompozycja, ważna. Kompozycja, na której jest oparte podejście do robienia sobie selfie i to, co teraz robimy, czyli nagrywania się. Kompozycja centralna. Słuchajcie, kompozycja centralna jest bardzo powszechna, ale przeze mnie mało lubiana. Zaraz wam powiem dlaczego. Generalnie chodzi o to, że mamy tutaj serce, czyli mamy środek, który skupia uwagę. Poprzez to, że wybraliśmy taką gwiazdeczkę, w której się przecinają osie, wasz wzrok trafia bezpośrednio jakby w ten punkt. Dodatkowo dopełniająco mamy takie jak gdyby wskazówki zegara, czy elementy, które by pokazywały godziny. I teraz, dlaczego ja mówię, że do końca nie lubię tej kompozycji, jeśli wy się decydujecie na taką kompozycję w martwej naturze? Dlatego, że głównym bohaterem jest głównie to. Czyli musielibyśmy sobie założyć, że mamy jednego głównego bohatera i zobaczcie, w tej kompozycji ona ma wiele odsłon, ale w takim bardzo czystym wydaniu, takim esencjonalnym, to ta kompozycja broni się na przykład w Bizancjum. Powiem wam troszkę o tym, bo to jest bardzo ciekawe. Większość przedstawień Chrystusa Pantokratora, które kojarzymy z Bizancjum, czy kojarzymy z przedstawień ikonicznych, są oparte na formule kompozycji centralnej. Chrystus Pantokrator jest tak komponowany, żeby centrum jego twarzy, środek nosa, był w samym środku przedstawienia. Obraz Dürera, jego autoportret, on jest zakomponowany dokładnie na osi jakby centralnej. Ale to już są obrazy, które są bardzo świadome. My natomiast, jeśli tworzymy w sposób nieświadomy, będzie to obraz bardzo silny i o bardzo silnym przekazie, ale będzie miał charakter mało dynamiczny. To znaczy, tu nie mamy osi, które się bardzo dynamicznie przecinają. Tu mamy główną rolę gra jeden punkt. I jeśli byśmy sobie założyli, że ktoś ma szerokie upodobanie w tym rysowaniu jakby jednopunktowym i tak przedstawimy 12 martwych natur, powiedzmy, w teczce,
to będzie nudne, potwornie nudne, przepotwornie nudne. Gdybyśmy sobie wyobrazili taką wystawę, gdzie mamy tylko on fast twarz, to będzie kopiuj, wklej. Takie będzie to po prostu monolityczne, takie jednorodne, za bardzo jednorodne. Dlatego jeszcze raz, kompozycja centralna, wszyscy mają świadomość, co to jest. Natomiast jest to kompozycja o bardzo dużej sile wyrazu, podkreślająca to, co mamy w samym środku. Natomiast jeśli chodzi o nasze martwe natury, będziemy szukali takich elementów, które się jak najwięcej krzyżują, jakby mają najwięcej linii przecięć, krzyżowania się.